Witam serdecznie ze słonecznej Florydy, Jaśmin z tej strony, a dzisiaj zobaczymy sobie Daytona Beach. Część dalszych wyjazdów, czyli na dobrą sprawę różne miejscowości na Florydzie, które zazwyczaj Wam nie mam jak pokazać, bo tam nie mieszkam i w ogóle mnie tam nie ma, a tym razem pomyślałam sobie, że zatrzymam się w Daytona Beach. Akurat taki wypadł mi przystanek i pokażę Wam piękną plażę, bo plaża akurat w Daytona jest jedna z najpiękniejszych na Florydzie, przynajmniej moim zdaniem. Bardzo fajny piaseczek, szeroka ta plaża jest. Nie ma tak specjalnie dużo turystów, to Wam powiem, że akurat tak trafiłam. To był zdaje się maj, czy jeszcze kwiecień, więc na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o Miami, czy Boca, czy Fort Lauderdale, to się aż roi, a tutaj jakoś właśnie niespecjalnie, troszeczkę ludzi się pałętało, to była nawet chyba sobota, czy coś takiego, jakiś taki dzień, powiedziałabym, wolniejszy od pracy i specjalnie na tłoku ludzi nie było, a to było w miarę blisko centrum. Więc myślę, wydaje, że to jest jedna z ciekawszych takich miejscowości, jeżeli ktoś lubi spokój, ciszę, jeżeli chciałby sobie ktoś pojechać na takie wakacje z dzieciakami, może mniej jakby badać różnego rodzaju kluby, gdzieś tam się szwędać i obwąchiwać różnego rodzaju atrakcje tego typu, tylko sobie poplażować i pochodzić i sączyć drinka z palemką, to chyba proponowałabym bardziej Daytona niż Miami. Tutaj właśnie popatrzcie, jaki ładny Baywatch, śliczny patrol, aż się panowie tak zaprezentowali. Znaczy panowie jak panowie, nie wiem kto tam siedział w środku, ale aż trzy półciężarówki przyjechały obok. Więc tylko tyle na zasadzie plaży. Zaraz Wam trochę o Daytona opowiem, tylko jeszcze jeden taki rzut. Parasolki są, parawaningu nie ma, ale parasolki są i były też od razu różnego rodzaju ciężarówki z żarciem tam na plaży, żeby nie trzeba było się męczyć, nie trzeba było tam gdzieś chodzić, tylko można było sobie od razu hot doga dziobnąć czy coś innego, jak już się zmęczonym jest po pływaniu i po wszystkiego innego tego typu rzeczach dziwnych, które należy robić na plaży. Bez skojarzeń. W każdym razie tutaj Was trochę przewiozę przez centrum. Tu miałam tylko taki naprawdę krótki przystanek, tylko na kawę się zatrzymałam, bo wracałam tam z północnej Florydy na południową, więc to właściwie no z różnymi przystankami, z różnym tam marudzeniem, a tu obejrzeć, a tu zobaczyć, a tutaj stanąć, a tutaj to, a tutaj do toalety, to naprawdę pół dnia schodzi albo i lepiej. I właśnie trochę o Daytona Wam opowiem. Być może coś Wam ta nazwa Daytona Beach mówi, szczególnie panom, znaczy ja nie tutaj nikogo nie dyskryminuję absolutnie, ale Daytona jest miejscem, gdzie odbywają się rajdy NASCAR, czyli takich samochodzików, gdzie się panowie i pani ścigają, bo nawet jest pani tam, nawet jest tam kilka kobiet, które się, że tak powiem, ściga. I tutaj się odbywają te wszystkie różnego rodzaju zawody. Tam jest Coca-Cola, coś tam. Ja się na tym specjalnie nie znam. Kiedyś bym zrobił odcinek o NASCAR jako takim, jak namówię mojego kolegę, który się tym wybitnie fascynuje, żeby mi trochę poopowiadał jakichś takich ciekawostek, a nie, że ja Wam będę mówić, że to jest samochód cztery koła, który szybciej, tym lepiej i który dojedzie szybciej do mety, bo to takie raczej rzeczy chyba, które wiecie. No nie wiem, tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o Daytona, oprócz tych rajdów, takich właśnie NASCARowych, które się odbywają w ogóle one się odbywają zdaje się koło lutego, gdzieś tak jakoś w naszą zimę, bo wtedy jakoś jest przyjemniej, można w ogóle cokolwiek popatrzeć, można gdzieś tam przejść się, mniej więcej od maja w dół to jest bardzo, bardzo gorąco i tam byłby problem na przykład dla niektórych osób, żeby się w ogóle gdziekolwiek przechodzić, albo w ogóle, żeby wystać tam na tym całym miejscu, gdzie te samochody jeżdżą. No więc tutaj to akurat nie było, więc było tak troszeczkę spokojnie. Podobno w momencie, kiedy są te rajdy organizowane, kiedy właśnie ten NASCAR jest w pełni, kiedy jest ten sezon, kiedy to się wszystko odbywa, no to tu jest dziki tłum i ludzie przyjeżdżają. Miasto troszeczkę, może widzicie, może nie widzicie, niektóre te hotele są takie trochę poszkodowane przez ostatni huragan, bo akurat w Daytona trochę walnęło. W Daytona ogólnie rzecz mówiąc walą te huragany tam na północy, a więc trzeba na to uważać, trzeba popatrzeć, jak to wygląda, jeżeli by się ktoś wybierał. Zdarzają się tutaj także tornada, to znaczy zdarzają się. Zdarzają się huragany i tornada na Florydzie ogólnie, natomiast to nie jest takie specjalnie częste, bo wydaje mi się, że sporo ludzi demonizuje w ogóle huragany na Florydzie. I ostatni taki, który na przykład na południu wyrządził jakieś takie rzeczywiście porządne jakiekolwiek tam problemy, narobił ludziom, że tak powiem, nerwów, no to był
nie wiem, 10 lat temu. Wszystko inne, oczywiście sezon huraganowy, trzeba się zabezpieczyć, trzeba się ubezpieczyć, trzeba sobie kupić latarkę, bateryjki, galon wody i inne takie sprawy, ale mimo wszystko ich tak często tu nie ma. Jeżeli chodzi o tornada, to wiem, że ktoś mi opowiadał, że właśnie tornada ostatnio walnęło w Daytona Beach w 98 roku, więc istnieje spora szansa, że istnieje grupa ludzi, która teraz tego słucha, teraz to ogląda na YouTubie, jeszcze na świecie ich nie było, kiedy to walnęło, więc to nie jest tak jakoś specjalnie częste. Trzeba się liczyć, że taki mamy klimat i taki się może zdarzyć, ale znowu nie demonizujmy tego, że to po prostu co 15 minut, a to huraganik, a to tornado, a to coś tam, bo inaczej ludzie by to po prostu nie wytrzymali. No ale widzicie, niektóre miejsca zamknięte, niektóre jakieś elewacje podniszczone, no to ostatnio tam rzeczywiście trochę coś powywijało, ten ostatni huragan, który był w zeszłym roku. Więc to trzeba niestety uważać, ale to było tuż przy plaży, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że to niestety ryzyko tam gdzieś funkcjonowania blisko oceanu, no to jest ryzyko właśnie także wszelkiego tego typu atrakcji. Daytona jest także znana z jednego z największych spędów motocyklistów. Jeżeli ktokolwiek z Was interesuje się motocyklami, znaczy motocyklami takimi typu Harley, takimi chopperami, tak? Bo znaczy nie wiem, czy tam za bardzo ktoś przyjeżdżał jakimiś ścigaczami, być może i tak, natomiast ja byłam, zdaje się, mniej więcej tydzień po tym, jak ten zlot się odbył, tydzień czy dwa tygodnie, i widziałam, że tam sporo jeszcze ludzi było, zdaje się, że sobie zrobili takie wakacje, bo ten zlot jest chyba tygodniowy czy coś takiego. Tam jest chyba 250 tysięcy ludzi przyjeżdża na motocyklach, a to jest naprawdę znacząca ilość, bo Daytona jest małym miasteczkiem. Zdaje się, że tam jest 60 tysięcy ludzi, coś takiego, więc wtedy robi naprawdę wrażenie, są różnego rodzaju parady, imprezy, koncerty, więc to też trzeba na to patrzeć. Jeżeli ktoś miałby ochotę coś takiego przeżyć, coś takiego zobaczyć, całą te grupy, te wszystkie różnego rodzaju tam te zgrupowania, kluby motocyklowe, to na pewno jest to bardzo fajne, żeby tu podjechać i to zobaczyć. Nie mówię, że tego w ogóle nie zobaczycie nigdzie indziej, prawda? Bo tych motocyklistów ogólnie z różnymi naszywkami, nie naszywkami, takimi wyglądającymi bardzo groźnie, prawie że jak z Synów Anarchii, to na Florydzie, przynajmniej na Florydzie, to nie ma problemu, żeby ich spotkać, no bo z drugiej strony przepiękna jest pogoda, więc aż się prosi o to, żeby wsiąść na swojego stalowego rumaka i gdzieś podswałować po asfalcie. Natomiast no, z drugiej strony na pewno nie w takich ilościach. No tak jak sobie tak stoimy i sobie tak właśnie na światłach stoimy, więc to mało ciekawe, ale właśnie pan stał i machał na autostopa. To chyba mój pierwszy autostopowicz na Florydzie. To znaczy, tak sobie popatrzyłam na niego tylko włącznie, bo akurat go nie mogłam wziąć za bardzo, ale tak sobie stał, właściwie tak szedł i machał łapką. Nikt go jakoś za bardzo nie brał, ale z drugiej strony no nie spotkałam się z tym specjalnie często, szczególnie jeżeli chodzi o Florydę. Spotykaliście się z autostopowiczami często w Stanach Zjednoczonych, ci, którzy tu mieszkają? No jakoś tak niespecjalnie. Wydaje mi się, że jakoś ludzie się umawiają bardziej częściej na coś tego, jak się coś nazywa carpooling, na jakieś tam różne wspólne przejażdżki, a żeby tak łapać z ulicy, to chyba niekoniecznie. No tutaj oczywiście przykład przepięknego, takiego fajnego mościku, nie mościku, wiaduktu, to chyba most, bo chyba było nad kanałem, nawet nie wiem, przez co ja jechałam, bo za bardzo nawet nie mogę popatrzeć, ani na lewo, ani na prawo już bardziej, bo to nagrane i koniec. I jeżeli chodzi właśnie o Daytonę, to mówię, to jest maleńkie, tam było to centrum, myśmy przejechali przez to centrum, troszeczkę tam tego więcej było, tak, no można było pomnożyć to razy dwa, może trzy i to by było wszystko, no i to jeszcze jest troszeczkę jakieś tam budowli, jakieś tam sklepy, szkoły, tego typu sprawy i właściwie koniec, więc jeżeli ktoś lubi taki troszeczkę senny klimat, taką Florydę, ale nie taką Florydę, którą widzicie na przykład, która Wam się kojarzy z Miami Vice, czy z jakimiś tam innymi różnego rodzaju produkcjami, taką tętniącą życiem, klubami nocnymi, to wydaje mi się, że to jest właśnie taka fajna miejscówka. Ktoś to właśnie porównał, moja mama to porównała do Łeby w Polsce. Taka kiedyś spokojna była i tak sympatycznie tam można było przyjechać i było tak spokojnie. Nie wiem, czy tam jest dalej spokojnie, powiedziawszy szczerze, w Łebie. Czy to się zrobiła taki spęd turystyczny w Polsce, ale to jest pytanie do Was, jak wygląda w tym momencie Łeba. Kiedyś, 30 lat temu, to było takie właśnie senne miasteczko, się tam przyjeżdżało, tam było trochę straganów, można było sobie kupić lody na patyku, gofra i właściwie pójść na plażę i tam niewiele chyba więcej było. A teraz może coś pozmieniało. Człowiek siedzi
człowiek siedzi w Stanach, robi jakieś porównania z polskimi miastami, nawet nie wie, czy to w ogóle jest, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, no ale to już jest inny, jest inna inszość. Daytona Beach mnie osobiście, jako temu osobnikowi, który się interesuje różnymi kryminalnymi historiami i o różnych kryminalnych historiach trochę czasami mówi, no to się kojarzy z Alien Wurnos, bo ona w okolicach Daytona Beach funkcjonowała, zdaje się nawet tutaj była aresztowana, miałam nawet jakiś taki plan, żeby podjechać pod miejsce do tego pubu, pod którym ona była gdzieś aresztowana, gdzie ona tam przesiadywała, jakiś tam znajomych miała, ale jakoś tak się to rozmyło, bo nie było czasu, ja za bardzo nie wiedziałam gdzie i tak jakoś to nie padło, ale prawdopodobnie, jeżeli zafascynowała Was historia jej życia, jej, że tak powiem, działania, modus operandi, funkcjonowania, no to prawdopodobnie no, ona tę ulicę przemierzała nie raz, nie dwa i mniej więcej w takich okolicach ona się, że tak powiem, pałętała. No, więc to jest taka ciekawostka dla tych wszystkich, którzy się lubują w tego typu historiach. To naprawdę robi takie wrażenie, że czasami człowiek sobie uświadamia, że opowiadał o kimś, opowiadał o jakichś miejscach, opowiadał o jakichś ulicach, o jakichś dzielnicach, coś tam wspominał, a później teraz przez to przejeżdża i to właśnie te różne rzeczy się tutaj właśnie działy. To przynajmniej na mnie to wrażenie robi, nie wiem jak na Was. Co jeszcze może Daytona powiedzieć? Na pewno to jest to, że ona jest w miarę blisko do Orlando. Jeżeli na przykład ktokolwiek z Was chciałby... O, Gun Show, akurat organizowali tam wyprzedaż broni i amunicji wszelakiej. Więc jeżeli ktokolwiek na przykład z Was tak zastanawiałby się, co robić, no bo ile tak można z tą plażą, no to można jeszcze do Orlando podjechać, to jest w miarę bliziutko, nawet nie wiem, czy godzinka, czy półtorej godziny, a w każdym razie to jest w miarę blisko, to zdaje się chyba nawet to jest jakoś tak oznaczane, że tuż przy tej aglomeracji Orlando jest, więc być może dla niektórych to jest rozwiązanie, że tak mówię w perspektywie turystycznej, prawda, że jeżeli byście się wybierali na Florydę, szukalibyście jakieś tanie miejscówki, to można tutaj się zatrzymać może i sobie jakoś tam wypożyczyć samochód i czy tam po prostu podjeżdżać jakoś tam do Orlando, do tych wszystkich parków, no bo z drugiej strony Orlando w ogóle ma ten problem, to jest największy problem chyba tego właśnie tej miejscówki, tak, że gdyby nie te parki, to tam jest troszeczkę problem z jakąkolwiek turystyką, no bo tam jest Disney World, tam jest Universal Studios, o którym zrobiłam odcinek, tam nawet nie wiem, czy tam jest Legoland, no w każdym razie tych parków tam jest od chusteczki ciut-ciut i powiem Wam, że Orlando ma ten problem, że tam nie ma dostępu do oceanu, to jest jedno z niewielu takich miast, gdzie właściwie nie ma dostępu do plaży, bo no jest tak trochę w środku miasta, znaczy w środku stanu i tak trochę dziwnie. Oczywiście można sobie podjechać, więc do Orlando się albo jedzie, jeżeli tam się zatrzymuje człowiek w hotelu, no to w takim wypadku to robi to tylko pod kątem parków zazwyczaj, a chyba, że ma tam jakiś biznes albo coś innego konkretnego chce zwiedzić albo załatwić. Z drugiej strony, jeżeli na przykład jedzie na wakacje i chce sobie posiedzieć przy plaży, no to właśnie taka miejscówka Daytona może być sympatyczna. Doczytałam się także, że do Daytona w ogóle przyjeżdża 8 milionów turystów rocznie. No jakichś takich dzikich tłumów ja tu nie widziałam, chociaż mimo wszystko to był sezon, to było tuż po tym zlocie właśnie motocyklistów, więc ja naprawdę byłam zaskoczona i to chyba nawet mile zaskoczona, bo z drugiej strony sobie tak bałam się, że tak podjadę na plażę, znajdę tam miejsce do parkowania, później tam będą jacyś ludzie łazić, nie wszyscy będą chcieli, żebym coś filmowała, wiecie jak to jest, a tutaj tak miło, sympatycznie w ogóle, można sobie kocyk rozłożyć na lewo, na prawo, 10 kocyków nawet sobie można rozłożyć. Więc żaden problem, ale no, teoretycznie 8 milionów ludzi tu przyjeżdża. Bardzo dużo zresztą widzicie, może jak tak patrzycie na to, nie tylko słuchacie tego, co ja mówię, tylko tak patrzycie, bo tak stoję na światłach w tym momencie, więc przepraszam za ten cudowny widok, to prawdopodobnie zauważyliście, dojrzeliście sporo kamperów, tak zwanego LV, czyli tych takich samochodów przygotowanych na takich domków kempingowych na kółkach troszeczkę. To jest bardzo popularny sposób funkcjonowania, podróżowania w Stanach Zjednoczonych. Sporo ludzi to robi. Nawet nie o to chodzi, że to jest jakoś tam specjalnie ekonomicznie sensowne. To znaczy, no oczywiście, że po prostu można tam, nawet jak się kupi własny, czy się wyleasinguje, można to w ogóle pożyczyć tylko wyłącznie na jakąś tam konkretną trasę. Nie trzeba tego koniecznie posiadać, bo są wypożyczalnie RV właśnie tych camperów. To
Niektórzy po prostu ludzie tak lubią, że zamiast na przykład chcą zwiedzić jakąś tam część Stanów, to zamiast się miotać od hotelu do hotelu i później zapominać tu ładowarki, tu grzebienia, a tutaj ręcznika, a tutaj gdzie moje skarpetki, no to po prostu wszystko mają w jednym miejscu, mogą sobie tylko jechać, zatrzymają się tu, zatrzymują się tam. Więc jeżeli mielibyście taką ochotę, to jest moje takie pytanie pod koniec tego bardzo krótkiego vloga, na którym żeście głównie zobaczyli ulicę, to jest takie, czy chcielibyście jakiś materiał właśnie o tych kamperach. Ja z własnego doświadczenia to nie za bardzo coś wiem, bo ja nigdy nie jeździłam w ten sposób po Stanach, ale mam troszeczkę znajomych, którzy to robili, więc jeżeli chcielibyście tak z drugiej ręki coś posłuchać, jak to zrobić, jak tym zafunkcjonować, to proszę dajcie mi znać. Dobra, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało taki krótki przejazdówka, no ale z drugiej strony miasteczko małe, no więc zabiorę Was niedługo do Miami, już coś jest nakręcone, więc tam będzie dłużej, bo można gdzieś tym dłużej miotać, a nie tak tylko asfalt, pasy, drzewka, boty i to wszystko. I tak obel, akurat żeśmy minęli. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Buziaczki, trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Pa, pa!